Minęło już ponad 100 dni od momentu, gdy Rosja rozpętała wojnę na pełną skalę przeciwko Ukrainie. Jednak rosyjski plan błyskawicznej wojny z szybkim zajęciem Kijowa nie powiódł się. A walka o Ukrainę trwa do dziś. Eugeniusz Sało, witam i zapraszam na Studio Lwów. Wojna na Ukrainie, nasz raport z obrony kraju. Polska pomoc cały czas dociera na Ukrainę. Polsko-ukraiński Dzień Dziecka we Lwowie. Kolejny dzień Ukraina broni się przed najeźdźcą. Najintensywniejsze działania zbrojne są nadal na wschodzie kraju. Zacięte walki trwają m.in. na ulicach Siewierodoniecka. Rosjanie chcą zająć cały obwód Ługański, jednak armia ukraińska stawia silny opór. W godzinach porannych w niedzielę doszło do wielu eksplozji w Kijowie. Rosjanie przeprowadzili ostrzał rakietowy w dzielnicach Darnicka i Dnieprowska we wschodniej części stolicy. Jedna osoba została ranna, nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. W obwodzie donieckim spłonęła Ławra Świętogórska, jedna z największych drewnianych świątyń na Ukrainie. Wcześniej bezcenny zabytek ostrzelano. W ławrze przebywali mnisi i mniszki, a także około 300 uchodźców. Cztery osoby zginęły na miejscu, cztery inne zostały ranne. Minionej doby wróg ostrzelał także miejscowości w obwodach ługańskim, donieckim, czernichowskim, charkowskim i mikołajowskim. Agresor kontynuuje naloty rakietowe i powietrzne na infrastrukturę wojskową i cywilną na terytorium naszego kraju, również w Kijowie. Na obszarze Wołynia i Polesia utrzymują się też zagrożenia atakami lotniczymi z terytorium Białorusi. Rosyjska armia użyła amunicji fosforowej w okolicach miejscowości Czerkaski-Tyszki w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. Jest z nami cały naród Ukrainy, zwyciężymy, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski na filmie opublikowanym w setny dzień rosyjskiej inwazji. Dodał, że są trzy wartości, dla których wszyscy walczą: pokój, zwycięstwo, Ukraina. Równo 100 dni temu obudziliśmy się w zupełnie innej rzeczywistości. W 2014 roku Rosja przyszła do nas z jednym słowem. To słowo wojna. 24 lutego Rosja dodała do tego słowa jeszcze jedno, tworząc wyrażenie pełnowymiarowa wojna. Wielu światowych przywódców, w tym polscy politycy, zabiegają na arenie międzynarodowej o stosowanie jak największych sankcji wobec Rosji. Jednak zdaniem prezydenta Francji nie należy zbytnio upokarzać Rosji, bo tylko wtedy po zakończeniu walk można znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie. Słowa Emmanuela Macrona ostro skrytykował na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy. Apele, by nie upokarzać Rosji, mogą upokorzyć tylko wygłaszającą je Francję. Rosja upokarza samą siebie, napisał Dmytro Kuleba. A Rosja kolejny raz grozi państwom Zachodu, że będzie atakować nowe cele na Ukrainie, jeśli sojusznicy dostarczą jej rakiety dalekiego zasięgu. Zdaniem analityków wojskowych, obecna faza to wojna na zmęczenie przeciwnika. Rosjanie ograniczyli teren walk. O dalszych losach wojny zdecydują zasoby obu stron i morale obrońców, a także dostawy ciężkiego sprzętu z Zachodu. Mieszkańcy Ukrainy płacą straszną cenę, aby żyć w wolnym i demokratycznym państwie. Jednak Ukraińcy nie poddają się i wierzą, że w końcu dobro zwycięży zło, a Rosja zostanie zmuszona, by wziąć odpowiedzialność za okrucieństwo i przestępstwa popełniane na Ukrainie. Od początku wojny armia rosyjska prawie 1600 razy zaatakowała rakietami Ukrainę, niszcząc m.in. domy mieszkalne, szkoły, szpitale oraz obiekty sakralne. W wyniku ciągłych ostrzałów i bombardowań zginęło ponad 4000 cywilów. Prawie 5000 osób zostało rannych. Ofiar jest dużo więcej, bo te dane nie uwzględniają terytoriów zajętych przez Rosjan, w tym Mariupola. W naszej relacji 100 dni tej niechcianej i niczym niesprowokowanej wojny podsumowują Polacy mieszkający na Ukrainie. Była bardzo głośna, ciemna, straszna, długa noc. Nad głowami latało, było dużo syren, kilka ataków. Ludzie siedzą kilka dni w metrze, w piwnicach, z dziećmi. Dzieci się rodzą w piwnicach. Dużo dodało takiego zmartwienia, strachu, kiedy zobaczyliśmy wielką ilość uchodźców, które właśnie przez Sądowe Wiśnie jechali do granicy z Polską. Kolejka była więcej jak 40 kilometrów. Niektóre pieszo szli z dziećmi, zostawiali samochody po oboczach. Awianaloty, strzały, okupacje i po prostu masakra. Ta mniejszość, która została tam w urodzeniu, to bardzo cierpiała i strasznie bali się wychodzić na ulicy. Cały czas siedziały w piwnicach. Ci, którzy mieli taką śmiałość wyjść, czasami tracili życie.
okropne uczucie wieczorami, kiedy nie ma gdzie pójść, nie ma gdzie wyjść i te rozwalone domy cały czas przypominają o tym, co się stało. Nasze mieszkanie spłonęło całkiem, ale to mówię, to prawie każdy taki budynek w Mariupolu. I najgorsze, że pod tymi zawałami, pod tymi gruzami jeszcze zostają ludzie. Taki w mieście zapach tych trupów. My nie możemy teraz gwarantować naszym dzieciom bezpieczeństwo. My nie możemy zrobić nic, żeby być pewnymi tego, że teraz nie zostaniemy ostrzelani. Nie w obwodzie Czerniachowskim, nie w Żytomierzu, ani nawet w Tarnopolu i w Lwowie też. 4 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Dzieci będących ofiarami agresji, Ołena Zełenska upamiętniła najmłodsze ofiary wojny na Ukrainie. W obchodach wzięli udział również bliscy zabitych dzieci, a także dyplomaci z sojuszniczych krajów. 261 wszechświat. Każde dziecko to wszechświat. Teraz Ukraina straciła 261 wszechświatów, marzeń, przyszłości. Dzisiaj wśród nas są ludzie, którzy stracili najcenniejsze, co było w ich życiu. Brakuje mi słów, by przekazać to, co czuję. Wydaje mi się, że dzisiaj jakiekolwiek słowa mogą być banalne i zbędne. Pozwólcie mi po prostu pobyć obok was i dzielić wasz ból. Nie jesteście sami. Dla upamiętnienia dzieci, które zginęły po rosyjskim ataku na Ukrainę, przed katedrą Świętej Zofii w Kijowie zawieszono dzwonki, które swoim brzmieniem mają przypominać odległy uśmiech najmłodszych ofiar tej wojny. Prawie 1000 kilometrów w jedną stronę pokonuje za każdym razem Zbigniew Hedrych, sołtys wsi Buk w województwie zachodniopomorskim. Dostarcza do Lwowa kolejne dary dla uchodźców. Do potrzebujących pomoc dociera też od darczyńców z Izraela. Po wybuchu wojny mieszkańcy wsi Buk zebrali śpiwory, koce, kołdry, poduszki i żywność i przyjechali do Lwowa. Na miejscu zobaczyli, jak duże są potrzeby. Wiele osób, uciekając z zbombardowanych miast, nic nie zabrało. Dlatego Polacy już po raz siódmy zorganizowali transport darów. Uważamy, że czym więcej pomocy tutaj jest, potrzeba bardzo wielka. Byliśmy w obozie dla uchodźców. Widzimy tą potrzebę. Towar jest tutaj rozdzielany i rozwożony na wschodnie strony tutaj Ukrainy. Także zapraszamy bardzo jeszcze chętnych wszystkich do współpracy, do pomocy. Pomoc jest naprawdę niezbędna. Aleksander i Marina pochodzą z Charkowa. Obecnie we Lwowie prowadzą warsztaty artystyczne dla dzieci i rodzin uchodźców. By podziękować za wsparcie, wykonali dla sołectwa Buk specjalną mozaikę. Z zawodu jestem anestezjologiem, a od 5 lat jako hobby układam mozaikę. Drugą mozaikę wykonaliśmy we Lwowie jako prezent dla polskich wolontariuszy. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za pomoc. Zaczęliśmy się nawet uczyć języka polskiego. Nauczyłam się już trochę dziecięcej piosenki. Blaskotek na plotek i mruga. Partnerami polskich wolontariuszy ze wsi Buk są Lwowskie Przedstawicielstwo Stowarzyszenia Wspólna Sprawa z Poznania i Towarzystwo Kultury Żydowskiej imienia Szolema Alejchema we Lwowie. Jednak synagoga może pomagać Lwowu i nie tylko Lwowu. Nawet w tej chwili już w postaci takiego magazynu operacyjnego, dokąd nadchodzi pomoc humanitarna dla cywilów, też dla obrony terytorialnej, też dla lekarzy. Generalnie z Polski, ale też z Izraela i stąd dystrybutujemy właśnie tę pomoc albo w obwodzie lwowskim, albo jeszcze bardziej zwracamy uwagę na wschód, żeby ta pomoc docierała i na Donbas, i do terenów Kijowszczyzny, Charkowszczyzny. Już wysłaliśmy też pierwszy transport do Mikołajowa i myślimy, że będziemy kontynuować te działania, dlatego że mam nadzieję, że wojna niebawem się skończy, ale pomoc dla tych poszkodowanych regionów będzie potrzebna jeszcze w najbliższych paru miesiącach na pewno. Potrzeby nadal są ogromne, szczególnie na wschodzie Ukrainy, więc wspólnymi polsko-izraelsko-lwowskimi siłami takie transporty będą cały czas przyjeżdżać do kraju. Dla dzieci wojennych uchodźców ze wschodu Ukrainy i dzieci z polskich rodzin ze Lwowa zorganizowano specjalną imprezę z okazji Dnia Dziecka. Święto dla najmłodszych i ich rodzin odbyło się na terenie Wyższego Seminarium Duchowego w podlwowskich Brzuchowicach.
w językach ojczystych, czyli po polsku i po ukraińsku. Dzieci i młodzież recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Przyjechałam z mamą i siostrą. Jesteśmy tu od 3 miesięcy. Przygotowywałam się do tego występu, żeby zaśpiewać piosenkę. We wspólnej zabawie wzięło udział prawie 70 dzieci. Przez konkursy muzyczne i poetyckie oraz gry sportowe mogły poznać się bliżej. Poszłam na próbę na piosenki. Potem był koncert, to śpiewaliśmy. Teraz znowu gram w piłkę z kolegą. Bardzo mi się tutaj podoba. W domu pielgrzyma mieszka teraz prawie 30 rodzin. Na razie nie mają dokąd wracać, bo ich domy zostały zniszczone przez wroga. Moje miasto jest okupowane od 3 miesięcy, więc nie możemy wrócić. Podoba mi się tutaj, mam już nowych przyjaciół. Gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie. Lwowski Dzień Dziecka dla najmłodszych wojennych uchodźców i miejscowych polskich dzieci zorganizowały stowarzyszenia Rodzina Rodzin i Odra Niemen Dniestr. Imprezę objęły patronatem Konsulat Generalny RP we Lwowie i Lwowska Kuria Metropolitalna. Chcieliśmy zorganizować coś przyjemne, tak, bo to jakąś taką krótką, małą zabawę dla przyjemności dla dzieci, więc w tym roku udało się nam z Rodziną Rodzin, z organizacją zorganizować takie maleńkie święto dla dzieci w takich trochę trudnych czasach. Mogliśmy połączyć i miejscowych dzieci naszych lwowskich, i z katedry, i z naszych rodzin polskich, i tychże uchodźców, bo tutaj są i spod Kijowa dzieci, i z innych miejscowości są dzieci. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały upominki i słodycze od darczyńców z Polski oraz polskiego konsulatu we Lwowie. Również z okazji Dnia Dziecka we Lwowie dla najmłodszych mieszkańców oraz ich rówieśników, przesiedleńców wojennych, zorganizowano imprezę pod tytułem Niezależna Przyszłość. Gościem specjalnym był legendarny już pies Saper, Patron. Dzieci z niecierpliwością czekały na pojawienie się czworonożnego bohatera, narysowały plakaty z Patronem i przyniosły mu prezenty. Z tego psa jest dumna cała Ukraina, dlatego że jest bohaterem. Pomógł rozbroić dużo ładunków wybuchowych. Ten pies szuka miny i ratuje ludziom życie i lubi ser. Fajnie byłoby mieć takiego pieska. Patrona zwyczajno. Przyszliśmy zobaczyć psa Patrona. Wcześniej widzieliśmy go tylko w telewizji. Myślę, że nasz piesek Mila też potrafiłoby szukać min, bo też ma dobry węch. Pies Patron, ukraiński specjalista do wyszukiwania min, pracuje razem z żołnierzami w czasie oczyszczania terenów w obwodzie czernichowskim na północy kraju. Czworonożny Saper wykrył już ponad 250 ładunków wybuchowych. Współorganizatorem spotkania z dziećmi była Państwowa Służba Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych, której pomaga ten mały bohater. Ten piesek specjalizuje się w wyszukiwaniu pozostawionych przez wojska rosyjskie ładunków wybuchowych. Obwąchuje wyznaczone terytorium, gdy wywęszy minę, zaczyna kopać w ziemi. Następnie do pracy wkracza Saper, a Patron otrzymuje przysmak, jego ulubiony ser. Ciężką i niebezpieczną pracę psa Patrona docenił m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który odznaczył czworonoga medalem za szczególne zasługi i odwagę. A na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes pies rasy Jack Russell Terrier otrzymał nagrodę Palm Dog, najbardziej prestiżową nagrodę filmową na świecie, przyznawaną czworonogom. Pies Patron ma też swój profil na Instagramie, obserwuje go już ponad 260 tysięcy użytkowników. Oprócz spotkania z bohaterskim psem, w czasie imprezy dzieci poznawały też pracę ratowników i policji. Żeby dzieciom było trochę w tym czasie spokojniej, może by dzieci trochę się adaptowały do tych nerwów. No nie wiem, bo każdy te syreny ma i ale. Proszę zobaczyć, dzieci się bawią na całego. Po radosnych chwilach zabawy z dziećmi, pies Patron musiał już opuścić Lwów. Wrócił do pracy w Czernichowie. To wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania Studia Lwów. Ukraina dzielnie walczy z rosyjskim najeźdźcą i nie poddaje się. To kolejny dzień, który zbliża nas do zwycięstwa. Do zobaczenia.